piękne, sielskie okoliczności przyrody Śląska, jak to niektórzy mówią, opolskiego. Patrycja, czerwonowłosa kierowczyni, zafarbowała włosy na czerwono, żeby szybciej jeździć. Gdzie jesteśmy w ogóle? Co to są za rejony? Powiat prudnicki. Zbliżamy się do miejscowości, już na horyzoncie majaczy kościółek od wsi Łącznik. Tu tabula w dwóch językach. Für Deutschland. Proszę, jakże pięknie, jakże historycznie. Tu proszę, bar Spoko Loco. Pizzernia. A tu śląska flaga powiewa. No, widzicie, można. Udało się, jedziemy do zamku albo do pałacu, bo mi się wydaje, że zamek to ma funkcję obronną, a pałac tylko mieszkalną. No to chyba bardziej pałac. Chociaż po niemiecku się to nazywało Schloss Moschen, czyli zamek. Zamek w Mosznej. Jest! Tu jaki elegancki dom, jakiś taki dworek. Już widać, że się zaczyna prestiżowo. I tu warto zapamiętać, że mówi się zamek w Mosznej, bo zamek w Mosznie oznaczałby, że przycięliśmy se z wora. Chociaż, co wyczytałem, i ta Moszna, to etymologia jest taka sama. Chyba nie jesteśmy jedyni, co przyjechali zwiedzić rejestrację. Ze wszystkich stron Śląska, Górnego, Dolnego, Czechy, Austria. Pierwsza atrakcja Moszny. Łabądź ludożerca, który podłazi do ludzi, terroryzuje, a jak nie dają chleba, to wydaje straszne dźwięki. Pati, idź go pogłaskaj. No. Te gęsi to już jest element stały każdego jednego miejsca. Od pustu, imprezy, tu piękny park, tereny zielone, imponujący drzewostan. O, Patrycja. Ja. No, powiem ci, robi wrażenie. Szkielet. No jest ta duża wieża. No. I na niej są dwie te małe. No. To z lewej. Dobra. Faktycznie. Jest w lewej wieżyczce. O tam jest szkieletor. Tu ten zamek, czy pałac, pierwszy raz wzmiankowany jest w 1845 roku. Chociaż są takie podania, że tutaj już w średniowieczu mogli mieć swój zamek templariusze. Tum, tum, tum. Ale tego w żadnych dokumentach nie ma potwierdzone. W każdym razie pierwszy raz na piśmie barokowy pałac jest tutaj wzmiankowany 1845. Co ważniejsze, od 1866 jest własnością rodziny Tille Winkler, bardzo znamienitej na Górnym Śląsku rodziny wielkich dobrodziejów, przemysłowców. Ten właśnie, ten pałac staje się ich główną siedzibą i oni między innymi mieli też pałac w Bytomiu w Miechowicach. Niestety, który nie miał tyle szczęścia co ten i po 1945 roku, po tym jak był spalony przez żołnierzy radzieckich, po tym w latach 50. wysadzony od polskich saperów, niestety została po nim tylko maciupka część. Ten pałac, jak widzicie, szczęścia miał dużo. W 1896 roku dużą część strawił potężny pożar, potem został trochę rozbudowany, między innymi te skrzydła takie neogotyckie zostały dobudowane i do 1945 roku tam właśnie urzędowali Tille Winklerowie. Za czasów wojennych w 1945 roku wojsko niemieckie miało tam założony lazaret w pewnym momencie, no i potem oczywiście wchodzą tam żołnierze radzieccy, ale nie zostaje ten zamek zniszczony tak jak na przykład ten w Miechowicach, w Kozigórze, w Sząbierkach, w Świerklańcu i setki niestety innych przykładów. Oczywiście wnętrze zostaje całkowicie rozszabrowane z tego co cenne i zniszczone, ale cała sama substancja budowli jest w bardzo dobrym stanie zachowana. No i co tu powiedzieć, jeden z piękniejszych na pewno tego typu obiektów na Górnym i na całym Śląsku. Tu Patrycja, na zdrowie. Ze zwiedzania u książąt pszczyńskich byliśmy bardzo zadowoleni, a zobaczymy jak tu w Mosznej u Winklerów. No i tu rzeczywiście widać, jak się przyjrzeć, że ta część jest późniejsza, dobudowana do tej tutaj środkowej, starszej. Na Pszczynie narzekał ktoś, że nie pokazuje cen. To proszę, zwiedzanie komnat plus wstęp do parku, normalny bilet 38 zł, ulgowy 24.
To już jest pierwszy zabytek, oryginalne grzejniki żeliwne. No i widzicie, nie oszukałem was. 1679 von Skal, 1866. No. Hubert Tille Winkler z Mechtala. No i tutaj taka biblioteka na wejściu. Oczywiście oryginalna biblioteka nie zachowała się. Tutaj izba, motywy ptasie dominują. I tu znowu pani hrabinia na koniu. Tutaj siedział Hubert Tille Winkler i robił roszadę bytomską. A tu Tille Winkler słuchał wodzionki i gołębiorzy. Sala pod pawiem. Piękne, wielkie okna. No, powiem wam, może to prestiżowością w szranki z przyną stawiać. Stawać. Kawiarnia, bawialnia. Jak to się takie nazywały na ścianie? Nie. Arerasy? Jakoś coś takiego. Ale jaki fikuśny żyrandol, ale on taki chyba, nie wiem, taki moderny bardziej niż te kryształowe. Tu sobie potem możemy przyjść na kawkie. Tutaj galeria zamkowa i malunki z różnymi, no myślę, że znanymi również wam miejscówkami. Zaraz zobaczymy, co tu mamy. Zamek Książąt Oleśnickich. Proszę, Oleśnica. Też by się tam trzeba wybrać. Kraków. No to chyba każdy kojarzy. Tutaj Katedra Wawelska. Kościół Mariacki. Kościół w Łukowicach. Breslau. Ratusz. Kamieniczki w Poznaniu na rynku. O, Ratusz Poznański. I Zamek Książ, który też trzeba będzie kiedyś zwiedzić. Idziemy do gabinetu grofa, już tam jest umówiony, na audiencjo. No, mówiłem, pożar w 1896. O, tak to wyglądało przed tym pożarem. Nasze Miechowice. Tylko, że po Miechowicach się zachowała tylko chyba z tamtej strony taka ta malutka. 10% się zachowało ogólnie Miechowickiego Pałacu. W Berlinie już, ale widzicie, w Berlinie po pałacu nie ma śladu, a w Bytomiu przynajmniej jest. Kujawy, Palowice, w Katowicach mieli. O, Zielina. Wyposażenie, jak widać, zanim tu Rusy nie przyszli, było trochę bogatsze. Zabytkowy bifej. Ej, a oni nie zrozumieją. XIX wiek. A takim bifeju to aż żol postawić szolka tyju. Ulala, wulewu. We wszystkich częściach sali możemy zobaczyć na ścianach większość obrazów z kolekcji Hrabiny von Bock. A po zejściu kilkoma schodkami, proszę przejść na wprost. Bercik. Oryginalny, zachowany został drewniany telefon. Fajny był synek. No kurde. Przy takim to on mógł fajnie postreamować na Twitchu, nie? Fontanna. Ogród. Pięknie. Pomachamy ludziom. Tu hrabia Winkler właził przez takie eleganckie drzwi. Tu dociepował, żeby fajnie nahajcować. A potem tu na takim zicu siedział, otwierał jakieś dobre piwo, może tyskie, i chillował. O, to mijaliśmy po drodze. Gasthaus zu den drei Rosen, pod trzema różami. No i tutaj mamy całą taką potężną wystawę różnych zdjęć, malunków z, prawda, minionych czasów. Bercik Tille Winkler w stroju myśliwskim. Kurde, wszyscy poważni goście nosili duże wąsy i dużą brodę. Muszę zapuścić jednak też. Biżuteria balowa z XX wieku. A to tam też można sobie wejść do szklarni? To idziemy. Proszę, jest dom matki Ewy w Miechowicach, który do dzisiaj stoi w sumie w takim stanie. Też zrobimy materiał osobny. Sypialnia rodziny Tille Winkler znajdowała się. Składa się kilka pomieszczeń. Spory korytarz, do którego wchodzimy po schodach, to widzimy drzwi prowadzące do następnego pomieszczenia. To łazienka. Tu są zabytkowe, tak zwane szaltry. O, łazienka
wielkości połowy mojego mieszkania. To samo powiedziałem w Pszczynie. No przede wszystkim ja w łazience nie mam umywalki, bo nie mam miejsca. Także tu już mnie bili standardem na łeb. No, no. W takiej wannie to się fajnie szło okąpać. Oryginalny szrank hrabiego Winklera Patti. Do takiego szranka to może nawet twoje by wlazły. Wszystkie klajdungi. A tutaj jakaś taka wystawa takich modernych banerów. Tu jakaś Unia Europejska. Takie, o, artystico. Ekspozycja stała ze sztandarami. A my złażymy do kaplicy. Opierana. Kaplica jest protestancka, bo Winklerowie byli nie tak jak my katolikami, ale byli właśnie wyznania protestanckiego. Stricte z wnętrza zamku to tyle, Patrycja. No. Szybko poszło. No. Rzuca się w oczy to, że ten zamek był chyba nieporównywalnie bardziej rozszabrowany przez Rosjan w środku niż choćby ten w Pszczynie, bo tak widać, że jest to wnętrze takie, no, uboższe jednak, prostsze. No i w przeciwieństwie do Pszczyny, tutaj też duża część tego obiektu jest przeznaczona na, prawda, hotel. Śpią sobie ludzie. A w Pszczynie nie. Ale idziemy obejrzeć do szklarni. Proszę, z fontanienką elegancką. O, jest klimacik. Opuncja figowa. Fajny kuktas. Ty, rybka tu pływa. No. Złota rybka. Patrycja daje ci te pieniądze, abyś rzuciła za siebie na szczęście i pomyślała życzenie. Rzucaj. No. Plum. Sagowiec odwinięty. To ja się boję, kurde, jak wygląda zawinięty. Idzie szkoła czarodziejów, bo proszę Państwa, ten zamek robi jako jedna z filii Hogwartu. Ponoć. I tu też fajnie to widać, że ten środek to jest ta stara część tego Pałacu Myśliwskiego, a to co mamy tu po lewej szatni i tu po prawej, to jest to dobudowane po tym wielkim pożarze. Szkoda, żeśmy się tutaj akurat nie załapali, jak ta fontanna by tu fajnie trysła. Ale akurat widzicie, tam pan łazi. A kolejna ciekawostka jest taka, że ten pan, co tam chodzi i czyści, to jest ten sam pan, co tam czyścił, jak Winklerowie chodzili. On ma już 150 lat. Aleja Lipowa. No to przejdźmy się Aleją Lipową. To był kiedyś zamek templariuszy. Na której rosną brzozy. Ha! Mam was, lipy. Troszkę kawałek od pałacu w parku. Mamy resztkę z takiego dużego dynkmala, który tu stał. Pomnik Huberta Tille Winklera, który postawił mu jego syn. Przetrwał wkroczenie braci ze wschodu, ale nie przetrwał PRL-u. Zniszczony, zdemontowany w latach 50. No, a tu prawdopodobnie jeszcze ślady po kulach chyba. No, tak to wygląda, że może być. Czyli jakiś pewnie radziecki sołdat tutaj puścił serią. Zmierzamy teraz do grobowca Winklerów po drodze. Proszę, jaka wielka, piękna wierzba, płaczka. Hier ruhet in Gott Franz Hubert Graf Tille Winkler auf Moschen zu Miechowic gestorben, czyli zmarły w Miechowicach. Tak, mieli bardzo dużo szczęścia, miało to miejsce, że przetrwało nawałę 1945 roku i potem to graniczące z szaleństwem odniemczanie za czasów PRL-u, gdzie zacierane były wszelkie ślady związane z Niemcami na tych ziemiach. Z dala widać, że jednak fontanna odpalona. Może zdążymy coś tam jeszcze obejrzeć.
tak pięknym, uroczym, prawda, miejscu arystokratyczny lodziczek. Szmekt. A tu po wyjściu z zamku mamy jeszcze pięknie porośnięty bluszczem budynek i tutaj za płotem znajduje się oczywiście, tak jak i w Pszczynie, stadnina koni, ale tu na zwiedzanie trzeba się ekstra umówić, także to nie dziś. No i słowem końca, tak tutaj z ładnymi widokami w tle, bardzo mi się podobało, ale muszę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o stricte budowlę z zewnątrz, sam budynek, to Moszna wygrywa nad Pszczyną, ale jak chodzi o wyposażenie wnętrz, no to tu wygrywa Pszczyna, która jest o wiele w środku jednak bogatsza, lepiej zachowana. No i zwiedzone opuszczamy Moszne. A tu po prawej można zobaczyć odstawniny. No i udało się w końcu zwiedzić zamek, pałac, zamek w Mosznej. Bardzo piękne miejsce. Dziękuję Patrycja za fantastyczną podróż. Proszę bardzo. Cóż, mam nadzieję, że Wam się taki krótki materiał podobał, że znowu udało nam się pokazać Wam, jak piękne tutaj, no ludzie, są wielkie miasta średniowieczne. Tu są wioski, tu jest natura, tu są pałace, zamki, tu są lasy, pola, tu jest po prostu, no nie wyczymia. A tam już nawet na horyzoncie widać góry i to nie są tarnowskie góry. Dziękuję Wam za uwagę, jeżeli Wam się podobał kolejny, prawda, materiał podróżniczo, historyczno, ciekawostkowo, spontaniczno, wypadowo, rozrywkowo, etnograficzny. Zapraszam do zostawienia oceny pod filmem, komentarza jakiegoś i może coś zasugerujecie, może się tam wybierzemy. Dziękuję i pap!